3 maja na rynku w Kępnie odbyło się spotkanie miłośników starych samochodów. Zabytki motoryzacyjne wzbudziły też spore zainteresowanie mieszkańców. W regionie przybywa systematycznie osób posiadających takie zabytkowe pojazdy, mówi w rozmowie z Radiem Sud jeden z organizatorów, Przemysław Pietrzak. 3 maja to jest historyczny dzień. Nasze auta są też zabytkowe, czyli historyczne i zawsze 3 maja, co roku 3 maja się spotykamy na rynku, potem się umawiamy na następne zloty, a mamy taką naszą stronę kępińskie spotkania klasyków, na której się umawiamy, zawsze reportaże tam umieszczamy z naszych wyjazdów i ponieważ to jest w tej chwili trend niesamowity, kiedyś jak się wyjechało starym autem, to się śmiali, ale grat, a teraz nareszcie ludzie zaczęli to podziwiać, i fajnie, że jest taki spontan i jest tego coraz więcej. I przyjeżdżają i się z tego cieszą. Miłość do starych samochodów kosztuje też sporo pracy przy nich. To trzeba kochać, bo przy tym jest zawsze dużo pracy i nie idzie tak, żeby powiedzieć jadę i nie muszę tam nic zajrzeć, zawsze trzeba coś zajrzeć, pogrzebać, zrobić i pieścić. O, nazwijmy te auta trzeba pieścić. Ale to się lubi, tak to się kocha. No tak to się lubi, to się kocha, dokładnie. A tym bardziej, że się wciągają żony, całe rodziny i następny wyjazd, jaki organizujemy, to na wielki zlot do Oławy w czerwcu. Też się tu zjedziemy rano, żeby się spotkać, ruszyć całą kolumną, będziemy jechać na Oławę. Także, ja myślę, że to nie ostatni zlot, nie? Dużo członków liczy te wasze stowarzyszenie? Nasze stowarzyszenie nie ma żadnych członków. To jest po prostu spontan, na telefon się skrzykujemy, dzwonimy, tak, przyjadę, jak będzie pogoda. Ilu nas jest, to tak dokładnie, naprawdę nie wiem, ale dość dużo. Czyli typowa pasja. Tak, typowa pasja.